Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Ratcheta i Clanka na moim kanale. No i dokładnie, tutaj jesteśmy chyba już na Veldin, wydaje mi się. Tak, to chyba jest Veldin. No i tutaj właśnie Ratchet się rozbił w poprzednim filmie. I Ratchet teraz idzie go do warsztatu zanieść. Dla Ratcheta i Graszko. Do przedostania się na drugą stronę potrzebny jest tylko okay. I szczypta brawur. Na szczęście dobra. Wygodnie umieszczony w skrzynce nasz futrzak mógł znaleźć pożogera. To mamy chyba pierwszą broń naszą. Wydaje mi się. Pożoger! No, dobra, więc mamy pożogera. Ratchet napawał się świadomością, że w dowolnej chwili może zmienić broń. No i teraz tutaj na trójkącie będziemy mieli wszystkie bronie, które będziemy mieli. Czekajcie, jak tutaj wybrać? Mam teraz pożogera, okej. Okay. Może trzeba coś strzelić, żeby otworzyć drzwi. Ja wiem, Clank, ale ja tutaj jeszcze sobie szukam śrubek. Dobra, chyba już wszystko. Czujniki mówią mi, że po drugiej stronie jest włącznik, który można aktywować amunicja. Strzałem z pożogera. Dobra. Dobrze strzelasz. I jeszcze tu chyba. No. Dobra robota. Easy. Amunicję wezmę. No, także jesteśmy teraz na Veldin. I tutaj teraz chyba już ścigają nas ci żołnierze doktora Quarka. O nie, Blargowie, co oni tu robią? W banku o, danych mamy informacje, które mogą zaszkodzić amunicja. Namierzył mnie tutaj, bo chce je odzyskać. No właśnie. Grim, posłuchaj. Także dobra. Zamknij drzwi warsztatu i leć do schronu. Postaram się dotrzeć. Nie wyleczy teraz. O, tutaj już nie będzie ze mnie strzelał chyba. O kurczę. Ratchet znalazł się w dołu. Ranny, oszołomiony, pojedynkę. Przemierzał Kaizin Plateau, szukając nanotechniki. To jest Kaizin Plateau? To nie jest Veldin? Nie wiem, nie znam się na tych planetach. Dobra, co ja mam pomysł? Zdecydowanie lepiej. Wszyscy? Zabiłem go jednym uderzeniem? To nie, Jezu. Dobra, wyleczone chociaż trochę. No i lecimy dalej. Okej. Okay. I teraz co? Ktoś jeszcze wylecza? O kurczę, że to jest ten statek. Ten żołnierzy. Wezmę tutaj to. Zmienimy sobie na granat fuzyjny. Żebym, no właśnie, żeby nie spadł tylko. Gdzie ja teraz będę? Będę przy tym statku? Tak, jestem tutaj. Dobra, dobra. Wow, to blargiański desantowiec? Zgadza się, a dokładniej model X6Z, zwany przez wszystkich desantowcem zagłady. Świetnie. Mam granat? Mam granat, okej. Okay. O, nie mam już amunicji do granatu fuzyjnego. Dobra, zebrałem dwa. Może to wystarczy? Okej, gdzie on jest? On jest tu. Aha, dobra. To nie było to mądre. Więc może... Nie masz tutaj amunicji, kurczę. Czyli muszę zmienić na pożogera, okej. O, i pokonany. Pierwszy mini boss chyba w sumie to był, wydaje mi się. Dobra, lecimy dalej. Rartanium dostajemy jedno. O, idealnie, dobra. Biorę tę amunicję. To mi się przyda. No siema. Dobra, po jednym. Blargowie opanowali garaż Grima. Grim, jesteś cały? Dobra, pokonani. To chyba wybucha samo, nie? Tak, dokładnie. Szybki. To są szybki z tego są, dobra. Oj, tam już widzę przeciwników.
Dobra, wezmę sobie to leczenie. Zmienię na granat. Dobra, 6 na 8. Za prezesa Drake'a! Za daleko trochę, to rzucam. Chociaż może nie. Mam cię na podglądzie. Zbliżają się kolejni przeciwnicy. A nie mam już. Kurczę, nie mam już amunicji. Roboty bojowe. Jestem w schronie. Mam przewalone. Czemu tu jest taki bałagan? Wszędzie. Mam bardzo przewalone. O, on do mnie nie może strzelać, a ja do niego mogę, więc polecam. To ile on ma życia, zaraz mi się amunicja zaraz kończy. O, dobra. Niszczony, jeszcze te roboty mi zostały. Czemu to do niego nie dolatywało nawet? Mhm, obrywam. Może bym jakoś bliska. A został mi chyba jeden, tak? Dobra, jeden. Czy powinno być łatwo? No i tak mi się wydaje. Wymanewruję go tu. Jeszcze raz. No, no i pięknie. Przeszednięte. Możesz otworzyć? Dobra, możesz otworzyć Grim. Nic, nic. Przygotuj moje narzędzia. No jesteśmy coś, do czego muszę zajrzeć. W warsztacie. To jest Grim. Cóż to za fabryka? Można go trochę obić. Dobra, idziemy dalej. Zwykły warsztat. Gdzie ja mam tutaj iść? Mieszkam tu od małego. Chodź, nareperujemy cię. Dobra, chyba się na nowo nagrywa, bo tam był filmik teraz, który się chyba nie nagrywał. Ale okej. No to było, że tam Ratchet naprawiał tego tanka. Rozmawiali, wsiedli do statku, ale go zestrzelili. Czekaj, to no. Może powinniśmy ulepszyć uzbrojenie. Jestem przy rytarium, okej. Tutaj mamy sklep, czy mogę coś kupić? 2000. Aha, ulepszyć coś mam. Tutaj wybierasz broń. Do tego by... No dobra, ja wiem jak to się robi. Na swoim miejscu kupiłem. Te elementy łączą się ze sobą. Śmiało, utwórz pełny łańcuch. Dobra, czyli teraz ulepszamy to wszystko. Dodatkowe śrubki, dodatkowe rytanium sobie ulepszamy. To jest taka broń, która nic nie robi, no tej nie dostajemy. Dobra. Tutaj mogę sobie ulepszyć coś. Granat bym sobie ulepszył. Po jednym z każdego, w sumie po dwa. Dobra, w pożogerze też coś. No po jednym niech będzie. To jedno. I tu jedno ulepszę. Zostawię sobie to jedno rytanium. I mam pirocytor i mam... Jeszcze tutaj jest protonowy dudnik za 4000, ale mnie nie stać. Więc kupujemy pirocytor. Okej. To z tego co mi się wydaje takimi płomieniami nawala, dobrze mówię? Dokładnie. I chyba schodzimy na dół. Wow, sporo tych niemilców. Uwaga mieszkańcy! Dobra. Być może zauważyli. Jesteśmy na dole. O kurczę, tu są już te małe takie potworki. To jest już taki ziomeczek większy. Biorą telefon, sugeruję, byście zostali w domach. Jest, przeszedłem. Załatwiony. Mnie nawalają, skądś nawet nie wiem skąd. Także XD. Dobra, muszę tu iść, bo tutaj jest więcej tych przeciwników. To jest więcej tych małych dziados. Dobra, ej, coś do mnie strzela i to mocno. A ten statek chyba u góry jakiś, nie? Coś tam chyba lata. Albo nie. Dobra. Trzeba zmienić na grant fuzyjny. Więc
Czy ja do nich dorzucę? Będę ich skluczabił. Chyba przeżyję, nie? Czy nie przeżyję? O, przeżyłem. Easy. Dobra. Nie, wejdę tutaj, bo to jest jakby takie... Jakieś... Zrobiłeś tutaj. Dobra, tutaj zaraz to wybuchnie. Dobra. Coś jeszcze tutaj jest? Czy nie bardzo? Tutaj jest jakby takie jakieś przejście, wydaje mi się. Nie wiem, czy tutaj coś będzie. Czy nie bardzo? O, jest rartanium, no i nieźle. Dobra, tutaj są te... te wybuchowe. I ryba jakaś. Procent, dwa rartanium. Także dobra. Ta ryba mi chyba nic nie zrobi, wydaje mi się. O ile płynę na powierzchni. Dobra. Dobra, to wychodzę już tu. Ej, czy oni się naprawdę na nowo zrespili? Ej, to jest chamskie. Dlaczego oni się na nowo zrespili? Ej, padli na jeden strzał. Dobra, dobra, nic nie mówiłem. Oho, kolejne. Pajace małe, dobra. Tutaj teraz. Wciąż nie dostaliśmy od nas odpowiedzi. O nie! Oho, dobra. Że macie problemy techniczne, więc chwyciłem za słuchawkę, by sprawdzić, czy jest sygnał. Potem poprosiłem znajomego, żeby do mnie zadzwonił, by upewnić, że nie ma przerwy w działaniu słuchu. Bo na tej stronie wszystko działa. Jak znajdziecie chwilę... Dobra, chyba pokonani. Nie jest to na razie jakoś zbytnio trudne, tym bardziej, że mam ustawiony poziom trudności normalny. To pewnie statek burmistrza. No właśnie, tutaj przylecieliśmy. W sumie to się rozbiliśmy, ale nawet dobrze, że się rozbiliśmy. Skoro tutaj jakiś burmistrz jest. Burmistrz Bukłosz nie przeżyje bez naszej pomocy. Jakoś tutaj oblegany przez tych złych. Dobra, tutaj leczonko i lecimy dalej. Amunicja. Ma full, okej. Zgłoście się, czy ktoś mnie słyszy? Pomocy! Chodzi, okej. Okej, czy oni zginą od tego? Czy oni od tego zginą? Nie, nie zginęli chyba. Dobra, czy on padnie na jeden strzał? Chyba padł. Dobra, tutaj ktoś ze mnie strzelał. No, strzela ktoś do mnie. Oj, ile tu ich jest przeciwników. Tutaj ten meczek do mnie tutaj strzela. Okej, jeszcze ktoś do mnie strzela. Kurczę! Ile tu jest tych przeciwników? Ci podają na strzała, a ci też. Tak, ci też na wyskoku. Na strzał z wyskoku padają. Okej. Czyżby? Czyżby to już był koniec? Koniec, okej. Dziękuję, dziękuję. Myślałem, że jest już po nas. Cieszę się, że mogliśmy pomóc. Dlaczego Drake chce pana zabić? To mój bratanek, Skid McMarx. Chwila, Skid McMarx? Ten dyskolotkarz? Przysłał mi tego infobota z Aridi i teraz Largowie nie dają mi spokoju. Proszę, zobacz. Hej, wujku bakłasz! Tu Skid McMarx, twój bratanek! Jestem z agentem na wielkim otwarciu mojego sklepu sportowego na Aridi. Rany, co tu się działo? Poznałem mnóstwo ludzi! Fanów, celebrytów, moich cudownych sponsorów. Rozdawałem nawet autografy takim dziwnym stworzeniom, blargom. Chyba robią coś na Aridi. Chwila, momencik. Hydrokolektor. Totalnie super nielegalny aparat do przemieszczania wody. To chyba nie powinno wpaść w moje ręce. Zatrzymać go! Ma przy sobie schematy! Pomocy! Niech ktoś zadzwoni po mojego agenta i do rzecznika, bo nie! Nie dzwońcie do nich! Zadzwońcie po kogoś, komu na mnie zależy! Nie chcę umierać! Zdaje się, że Skid McMarx ma kłopoty. No dobra. Trzeba lecieć na Aridię. To jest właśnie deskolotkarz, trzeba naprawić nasz statek. Który był dobra, też chyba okay, w pierwszej części. Spróbujmy znaleźć jakąś pomoc. Tej...
sprzed wielu, wielu lat. Wydaje mi się, chyba był właśnie. Uratował mnie pewien futrzasty Heros i jego roboprzyjaciel. Będę skolotkarz. Regularnych godzin urzędowania. Teraz musimy chyba tutaj iść. Dobra. No i był ten deskolotkarz wtedy. Były też wyścigi tych deskolotek. I jak były te wyścigi deskolotek, to tam była pewna pani. Pewna pani. Chyba takiej samej rasy jak ten deskolotkarz, wydaje mi się. Albo nawet nie wiem. Ale wiem, że był pewien śmieszny, dziwny bóg. Który no... No tutaj można się odbijać. Nie, ja chcę jeszcze wyżej. Bo wiem, że tutaj jest coś. Jest tutaj coś dokładnie, czy jest? Jest, oczywiście jest holokarta. Tak akurat widziałem, że tu jest. Otwórzmy to. Tutaj zrobiłem. Dobra. Otwórzmy, co tu jest. Jakieś dwie karty. Dobra, tutaj mam tyle tych kart na razie. Za dużo to ich nie ma, ale dobra. Dobrze, to są też dodatkowe śrubki, nawet jeśli komuś nie zależy na tym. Na tym właśnie. Na tych holokartach. Gdzie jest ten gościu? To jest dobra. Padł. Dobra, zejdziemy na górę. Zabity? Ha, zabity. To nie źle. Się gość bawi. I lecimy dalej. Dobra. Porobieni. To jest chyba do tego, żeby to kręcić. Jak było zaraz na początku gry, to w sumie pierwsze zadanie w grze. Także dobra. To już nam teraz działa. Te podnośniki, więc okej. Robimy tak. Tej śrubki już mam Oj, tu jest ziomek. Co on to robi? Czy on się jakoś zablokował, czy ja? Chyba się zablokował. O, tutaj już nie pada on na jeden strzał. Dobra. Musimy teraz tutaj wskoczyć. Jakiś rarytanium dostałem jedno, nie wiem skąd nawet. Już mam go 9. Także szybko to leci. Wezmę sobie pirocytor. Ulepszę, jak już będziemy tam z powrotem przy statku, przy tym sklepie. Oho. Są tutaj te małe dziadostwa. No wypas, bo śrubeczki dostaję. No bo są te pajace. O. Kto nas teraz uratuje? O, witam. Jak miło cię widzieć. Byłem... Ej, czy my się nie znamy? Mam teraz malutkie déjà vu. Nie sądzę. Ha, najwyższy czas udrożnić ten mój baniak. Mniejsza. Próbuję przesłać SOS do Strażników Galaktyki, odkąd pojawił się tu Drek. Całe to miejsce roi się od blargiańskich desantowców. Musimy cię wydostać. Nigdzie nie pójdę, dopóki nie przekażę infobota na ręce kapitana Quarka. Byliśmy w drodze, ale statek został zestrzelony. Możemy rzucić okiem? A, jasne. Zwędziłem go od jednego z blargiańskich żołnierzy. O, dzień dobry. Kłania się Alonzo Drek, prezes Drek Industries. Na pewno zastanawiacie się, dlaczego 300 ciężkozbrojnych robotów, jak gdyby nigdy nic, maszeruje w stronę pancernika klasy G. Odpowiedź jest prosta, drodzy. Postęp. Lata temu pod ziemię wygnało nas skażenie, które zostało lub nie zostało, choć pewnie to drugie, wywołane przez firmę mego ojca. Od tego czasu przerzuciliśmy się z robotyki na budownictwo planetarne. Jako że właśnie domykamy projekt, musimy zrobić wszystko, by utrzymać harmonogram. W tym przypadku oznacza to, że nasza armia robotów musi po prostu zniszczyć tych, którzy chcą nas powstrzymać. No, dobre wieści? Nikt się nas nie spodziewa! Tak więc usiądźcie sobie wygodnie i delektujcie się myślą, że zakłady Dreka pracują właśnie dla was! Drek Industries nie pracują dla ciebie. Widzę, że mamy mały problem z transportem. Może spotkamy się przy waszym statku i naprawimy tę maszynkę? Czerwono! Czy on właśnie zjechał rurą ściekową? Wygląda na to, że to chyba najszybsza droga. Okej, jesteśmy już tutaj. Tutaj chyba
Nic nie ma, wydaje mi się. No dokładnie, tutaj nic nie ma. I słyszeliście, że ten hydraulik, czy kto to tam jest, powiedział, że ma... Czy my się przypadkiem nie znamy? Bo chodziło mu tutaj oczywiście o to, że zna Ratcheta z części tej pierwszej, która została wyprodukowana. Bo dokładnie fabuła jest ta sama i wszystko, wszystkie postacie, które się spotyka, są identycznie przedstawione jak w oryginalnej części. Tak samo jest tutaj. To co, jeszcze raz? I dobra, teraz jesteśmy już tutaj. Zobaczmy, co my tu mamy. Tak, Ratchet i Clank ruszali naprawić statek z pomocą hydraulika. Nie wiedzieli, że wkrótce staną przed wspaniałością, że usłyszą dźwięk napinających się mięśni. Lecz najpierw musieli pokonać mózgożernego zombie Tyranozaura. Ej, momencik. Nie przypominam sobie żadnego Tyranozaura. Niech ci będzie. Nudziarz. No dobrze, chyba już wszystko gra. Obiecaj, że przekażesz infobota Quarkowi. Obiecuję. Dzięki za pomoc. Nie ma sprawy. Widzimy się w reboocie. No i tutaj było tak samo właśnie, że ten hydraulik powiedział, widzimy się w reboocie, czyli chodziło mu o to, że widzą się w końcu w tej części, w którą teraz gramy. Stać mnie na to. Okej, kupujemy. I ulepszymy jeszcze coś. Piroster mogę trochę ulepszyć. Ulepszę tutaj i tutaj. Ulepszę jeszcze zasięg. I ulepszę dodatkowe rtanią, bo czemu by nie. I ten protonowy dudnik. Bo jest całkiem spoko, albo nie. Zrobimy tak. Tak. Dobra. Teraz tutaj holokarty, że możemy dostać. I jeszcze to. No. I ulepszone wszystko. To jest taka broń, że rzuca się taką jakby kulę. I ona tak jakby pulsuje i atakuje tych przeciwników. Tutaj jest jakaś w ogóle jeszcze droga. Ale tutaj już pójdziemy w następnym filmie, wydaje mi się. Tutaj możemy sobie zakończyć na tle tego miasta. Dobra, słuchajcie. To było na tyle w tym filmie. Przeszliśmy już na drugą planetę, teraz będziemy lecieć już na trzecią, także nawet szybko idziemy z tą fabułą, wydaje mi się. A na razie byłoby to tyle, pamiętajcie, że jeśli wam się film spodobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę. I subskrypcję możecie też zostawić, żeby nie przegapić kolejnych filmów. A ja już wam teraz dziękuję za oglądanie, mówił Jaro, Jochy, cześć, siemano i piona.